Witajcie widzowie. Jak pewnie wiecie, przez ostatnie 2 miesiące, a bardziej 3, bo od stycznia Google zbanowało mi konto, co stało się 24 stycznia tego roku i nie było mnie przez ponad 3 miesiące. Jednak przez ten czas próbowałem wszystkiego, aby odzyskać konto i kanał, co okazało się wypalić dzięki mojemu kuzynowi. Przez ten czas też sporo działo się na Discordzie i na YouTubie. W tym filmie postaram się wam to wszystko wyjaśnić. Wstępnie proszę was o zostawienie czegoś po sobie, aby być na bieżąco z moimi filmami, a już bez zbędnego gadania zaczynamy. Tak więc wszystko zaczęło się od tego, że mam starszego kuzyna, który zna się na elektronice, więc często mi pomaga w niektórych rzeczach. W styczniu tego roku byłem chory przez jakieś 2 tygodnie. Wtedy to chciałem zrobić weryfikację do drugiego kanału, ale nazwy nie podam i nie chodzi tu o oficjal. Miałem podać zdjęcie twarzy, ale jako że nie mam 16 lat, ale chciałem mieć weryfikację, a nawet nie wystarczył numer telefonu. Podałem zdjęcie twarzy i oczywiście miałem stracić tamten kanał, ale za bardzo się tym nie przejąłem, ale następnego dnia dostałem powiadomienie, że stracę ten kanał, co mną wstrząsnęło. A nawet nikt mi nie chciał pomóc. Rodzice, przyjaciele, po prostu nikt. Jedyną nadzieją był mój kuzyn, ale rzadko się z nim widziałem. Wiedziałem, że pewnie stracę konto i kanał, więc musiałem zrobić filmy na zakończenie historii kanału. Udało się zdobyć nawet 100 tysięcy wyświetleń. A w filmie z pożegnaniem i z Brawl Stars nie bez powodu dałem tam piosnkę XXXTentaciona o nazwie Chunks. Dałem ją, ponieważ wiem, co ten tekst znaczy po polsku. No i w końcu straciłem kanał. I praktycznie od razu popadłem w pewien rodzaj depresji. Wtedy dużo czasu byłem na Discordzie i łapałem kontryballe i dużo pisałem z Kukim. Rozbudowałem też serwer Discord. Nawet nie mogłem zaktualizować Brawl Stars. Na Discordzie pogorszyła się moja relacja z Zimą. Nawet udało mi się zdobyć promo u Jasilka i tale nadal go nie zamieścił. Wiele członków dołączyło na mój Discord. W ferie Kuki mi nie odpisywał, tylko jeden raz napisał, cytuję, FBI open up. Jak się okazało, Kuki stracił też konto i kanały, tylko że przez 5 wirusów. Jest teraz pod nazwą Unobal. Prawie wybuchła drama między mną a Jasilek. Wysyłał takie rzeczy, że to niepojęte. Kanał i konto udało się odzyskać dzięki mojemu kuzynowi, który przejął kanał na 2 miesiące i to on wrzucił filmy z serwerem w Minecraft. Od kiedy dowiedziałem się, że może go uratować, we mnie pojawiła się nadzieja. Nadzieja na to, że jest jeszcze szansa, którą dostałem od losu. Nie wiem jak, ale gdy Kuki stracił konta na telefonie przez wirusy, nie obchodziło go to do dziś, mimo że miał i nadal ma więcej subów od mnie. O dziwo oficjal i drugi kanał się zachowały, co jeszcze bardziej mnie wkurzyło, bo miałem je stracić. Zilla nie chciał dołączyć mnie do Unii Zilijskiej, bo miałbym go zdradzić. Tak samo było z Czechy Bal. Od samego początku żałowałem mojej decyzji z weryfikacją. Wtedy też zbliżyłem się w relacjach z Unią Bananową, nawet miałem okazję zobaczyć jego odcinek przedpremierowo. Gdy dowiedziałem o tym, co stało się z kontami Kukiego, od początku zrobiło mi się mu żal. Poznałem Włocha de Great Roman Bal na Discordzie. W czwartek przyjechał do mnie na rowerze kuzyn i po około 20 minutach rozmowy przekazał mi moje konto z kanałem i tym sposobem wróciłem, więc możecie dziękować tylko mojemu kuzynowi. I tym właśnie sposobem kończymy ten film. Przypominam o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem oraz lajka, aby być na bieżąco z przyszłymi filmami. Zaczynamy też z celem, aby wbić 1000 subskrypcji do początku wakacji i pamiętajcie, że każda subskrypcja mnie motywuje do robienia coraz lepszej roboty. Tak więc ja jestem Kubik z Countryballs i żegnam, hejo.